Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Właściwa postawa w stosunku do Boga. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 3 lipca 1985 roku. Dochodzimy dziś w naszej katechezie do wielkiej tajemnicy wiary, do pierwszego artykułu naszego credo. Wierzę w Boga. Mówić o Bogu znaczy zagłębić się w temat wzniosły i niewyczerpany, pociągający i tajemniczy. Lecz u progu tego przedsięwzięcia czujemy się jak ktoś, kto przygotowuje się do długiej i fascynującej wyprawy. Bowiem szczere mówienie o Bogu jest zawsze taką wyprawą. Musimy zawczasu nadać właściwy kierunek naszej podróży, przygotowując duszę do zrozumienia najwznioślejszych i decydujących prawd. W tym celu uważam za konieczne odpowiedzieć na kilka pytań, z których pierwsze brzmi: dlaczego mówimy dziś o Bogu? Słowa Hioba, który mówi z pokorą: jam mały, rękę przyłożę do ust, pozwalają nam odczuć z całą siłą, że właśnie źródło najwyższej pewności ludzi wierzących, tajemnica Boga, jest najpierw obfitym źródłem naszych najgłębszych pytań. Kim jest Bóg? Czy my, jako ludzie, możemy naprawdę Go poznać? Kim my, stworzenia, jesteśmy wobec Boga? Wraz z tymi pytaniami pojawiają się zawsze liczne i czasem dręczące problemy. Jeśli Bóg istnieje, to dlaczego występny triumfuje, a sprawiedliwy spotyka się z pogardą? Czy wszechmoc Boga nie ogranicza naszej wolności i odpowiedzialności? Te pytania i problemy pozostają w ścisłym związku z oczekiwaniami i dążeniami, których powszechnymi wyrazicielami, zwłaszcza w Księdze Psalmów, stały się postacie biblijne. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Człowiek oczekuje od Boga zdrowia, wyzwolenia od zła, szczęścia, a także we wspaniałym przypływie poufałości tego, by można było z Nim przebywać, mieszkać w Jego domu. Tak więc mówimy o Bogu, gdyż stanowi to niezbywalną potrzebę człowieka. Drugie pytanie brzmi: jak mówić o Bogu? Jaki jest właściwy sposób mówienia o Nim? Również wśród chrześcijan znajdują się tacy, którzy mają zniekształcony obraz Boga. Należy zastanowić się, czy we właściwy sposób przeprowadzono w tej dziedzinie odpowiednie badania, oparte o prawdę pochodzącą z wiarygodnych źródeł. Uważam za swój obowiązek przypomnieć tutaj przede wszystkim, że pierwszą zasadą postępowania jest uczciwość intelektualna, to znaczy zachowanie otwartości na te znaki prawdy, które sam Bóg pozostawił po sobie w świecie i w naszych dziejach. Istnieje oczywiście metoda, która opiera się na czystym rozumowaniu. O tym, w jakim stopniu człowiek może własnymi siłami poznać Boga, będziemy mieli okazję zastanowić się w przyszłości. Pragnę jednak powiedzieć, że sam Bóg dostarcza ludzkiemu rozumowi wspaniałych dowodów swego istnienia, które wychodzą daleko poza jego naturalne możliwości. Język wiary nazywa zbiór tych dowodów objawieniem. Człowiek wierzący i każdy człowiek dobrej woli, szukający obrazu Boga, może korzystać przede wszystkim z przeogromnego skarbca Pisma Świętego, stanowiącego zapis relacji Boga z Jego ludem, w którego centrum znajduje się Jezus Chrystus w sposób niedościgły objawiający Boga. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Jezus zaś powierzył swoje świadectwo Kościołowi, który czyni zeń zawsze z pomocą Ducha Świętego przedmiot gorliwych poszukiwań, zgłębiając je stopniowo i broniąc od błędów i zniekształceń. Naturalny zbiór dowodów danych przez Boga splata się następnie z żywą tradycją, której podstawowym świadectwem są wszystkie sobory, od nicejskiego poprzez konstantynopolitański i trydencki aż do watykańskiego I i II. Będziemy często nawiązywali do owych naturalnych źródeł prawdy. Katecheza czerpie ponadto wiadomości o Bogu z podwójnego doświadczenia kościelnego, z wiary przeżywanej w modlitwie, czyli z liturgii, która jest nieustannym, niestrudzonym mówieniem o Bogu poprzez rozmowę z Bogiem, oraz z wiary przeżywanej przez chrześcijan, a szczególnie przez świętych, którzy otrzymali łaskę głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Tak więc nie jesteśmy skazani tylko na zadawanie pytań dotyczących Boga, by potem gubić się w gąszczu hipotetycznych lub zbyt abstrakcyjnych odpowiedzi. Sam Bóg wychodzi nam naprzeciw z całym bogactwem pewnych wskazań, które łączą się z sobą w sposób organiczny. Kościół jest świadom, że w swym doktrynalnym i życiowym dziedzictwie posiada z łaski samego Boga słuszne podstawy ku temu, by z szacunkiem głosić prawdę o Nim. Również dziś, jak nigdy dotąd, czuje się zobowiązany do tego, by lojalnie i z miłością dawać ludziom tę podstawową odpowiedź, na którą oczekują. To właśnie zamierzam czynić podczas naszych spotkań. Ale w jaki sposób? Istnieją bowiem różne sposoby prowadzenia katechezy. A to, czy są one właściwe, zależy ostatecznie od wierności wobec integralnej wiary Kościoła. Uznałem za słuszne wybrać drogę, która odwołując się wprost do Pisma Świętego, równocześnie nawiązuje do symboli wiary, w głębokim przeświadczeniu, że są one owocem 20 wieków myśli chrześcijańskiej. Głosząc prawdę o Bogu, zamierzam zachęcić Was do uznania słuszności nie tylko drogi historyczno-pozytywnej, lecz przede wszystkim rozważań doktrynalnych wielkich soborów oraz zwyczajnego magisterium Kościoła. W ten sposób, w niczym nie umniejszając bogactwa wiedzy dostarczonej przez Biblię, będzie można przedstawić prawdy wiary, prawdy związane z wiarą, a w każdym razie teologicznie uzasadnione, które ze względu na dogmatyczno-teoretyczny język budzą mniejsze zainteresowanie i mogą być niezrozumiałe dla wielu współczesnych ludzi, przez co znacznie ubożeje poznanie tego, który jest niezbadaną tajemnicą światła. Na zakończenie tej katechezy, rozpoczynającej nasze rozważania o Bogu, nie mogę nie powiedzieć o postawie, która winna towarzyszyć wspomnianej wcześniej uczciwości intelektualnej. Jest to postawa pokornego i wdzięcznego serca. Mówimy o tym, którego Izajasz przedstawia nam jako 3-krotnie świętego. Musimy więc mówić o nim z najwyższym i całkowitym szacunkiem w postawie uwielbienia. Równocześnie jednak wspomagani przez tego, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył, Jezusa Chrystusa, naszego brata, mówimy o nim z pełną ciepła miłością, albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Pragnę krótko streścić dzisiejszą katechezę. Zakończyliśmy cykl katechez poświęconych pierwszemu słowu symbolu wiary, składu apostolskiego, wierze. A teraz przechodzimy z drżeniem do pierwszego artykułu, czyli pierwszej prawdy tego symbolu, tego składu apostolskiego, wierzę w Boga. Zanim wejdziemy w katechezę na ten temat, w dzisiejszych rozważaniach stawialiśmy sobie przede wszystkim pytanie, czy człowiek może mówić o Bogu? Odpowiedzią na to jest fakt, że człowiek mówił i mówi o Bogu, że wbrew różnym kierunkom myśli ludzkiej, jest to jednak nieustającą potrzebą ludzkiej duszy, ludzkiego serca, ludzkiej egzystencji. Następnie drogi ku temu są otwarte również w kręgu ludzkiego rozumu. Bóg jest w jakiejś mierze dostępny dla rozumu ludzkiego, jednakże drogą, którą pragniemy pójść w katechezach następnych na temat wierze w Boga, jest przede wszystkim droga objawienia. Bóg sam powiedział człowiekowi o sobie, rozmawiając niejako z ludźmi wybranymi, z narodem wybranym, z prorokami, przede wszystkim rozmawiając z ludzkością o sobie przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Chrystus powiedział przy końcu swojej misji: kto mnie widzi, widzi Ojca. A więc ta droga do poznania Boga, do mówienia o Bogu jest szeroko otwarta w Piśmie Świętym, w tradycji Kościoła, w nauczaniu Kościoła. Wśród tej tradycji i nauczania trzeba szczególną uwagę zwrócić na tradycję żywą, na tradycję żywej wiary. Życie chrześcijan, a zwłaszcza życie świętych, jest ogromnym źródłem poznania Boga i mówienia o Bogu. Tak więc do tych wszystkich źródeł pragniemy się odwołać, pragniemy do nich sięgać, podejmując stopniowo katechezę na temat wierze w Boga. Jest to pierwsza, podstawowa, centralna, najważniejsza prawda naszej wiary. Wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. I to jest źródło naszej pewności. Nasza egzystencja ludzka na tym się opiera. W tym znajdujemy potwierdzenie ostatecznego sensu naszego życia, naszego początku i naszego kresu. Pragnę, ażeby te kilka słów streszczenia dzisiejszej katechezy pomogło Wam wszystkim i innym rodakom, którzy śledzą te katechezy w Polsce i poza Polską, w wejściu na tę drogę, którą pragnę podjąć wspólnie z wszystkimi uczestnikami środowych audiencji. Pozdrawiam raz jeszcze wszystkich przybyłych pielgrzymów, a za Waszym pośrednictwem wszystkich rodaków, zarówno w Polsce, jak i na emigracji, cały Kościół w Polsce. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur ad nostrum vittimus, debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a male.